Czcigodni księża z księdzem proboszczem, dziekanem na czele, drodzy ministranci umiłowani w Chrystusie Panu. Przyszło nam niespodziewanie żyć w nowych czasach. I to nie z powodu, jakby może niektórzy kiedyś myśleli, siły atomu. Nie z powodu wojsk obcych, wrogich, które najeżdżały tak często w naszej historii nasz kraj. Nie ze względu na siły przyrody, chociażby i te związane z burzami, wichrami, czy też wodą. Ale przyszło nam żyć w nowych czasach, wywołanych, spowodowanych niewielkim, bardzo małym wirusem, który niedostrzegalny jest gołym okiem. Jednakże ten wirus okazuje się bardzo złowrogi, niesie bowiem śmierć i cierpienie. I w naszych sercach zapanowała obawa, strach, lęk. I słusznie, bo jest, jak to na razie, ten wirus bardzo potężny. Nie jesteśmy, jak do tej pory, w stanie wynaleźć szczepionki, która by go pokonała. Przyszło nam niespodziewanie żyć w nowych czasach, o których może i my nawet nie myśleliśmy, nie wyobrażaliśmy sobie. Kraj się rozwijał, zaczynało się nam żyć dobrze, był dobrobyt, snuliśmy plany, a tu raptem życie nasze się całkowicie odmieniło i mówią, że ono już nigdy nie wróci do tego życia, takie jak było przed epidemią. I pytamy się, znaleźliśmy się w nowej sytuacji, niełatwej, trudnej dla każdego z nas. Musimy ponosić wyrzeczenia, trudy, ograniczenia, które są konieczne i które pokazują tak, że w ten sposób możemy stawić czoła temu wirusowi. Ale pytamy się, powinniśmy się pytać, skoro tak, skoro to są nowe czasy, jest to dla nas wszystkich jakiś znak z nieba, to trzeba sobie postawić pytanie, co mi teraz w tym czasie epidemii czynić trzeba. I tak jak mówiłem, rząd, kompetentne władze wydają rozporządzenia, służby mundurowe pilnują porządku. Są ludzie, którzy się poświęcają i pomagają chorym. Myślę o służbie medycznej. Myślę także i o tych, którzy pracują, chociażby sprzedawcy. Oni też się narażają po to, abyśmy mieli co jeść, abyśmy mogli dokonać tych potrzebnych, najpotrzebniejszych zakupów. I to wszystko jest ważne. I tak musi być. I musimy ponosić tą ofiarę po to, ażeby stawić czoła temu wirusowi. Ale czy to wystarczy? Historia uczy nas, że zawsze, kiedy człowiek tylko liczył na swoje siły, na swoją mądrość, na potęgę techniki, także i medycyny, biologii, to wszystko było za mało. Trzeba nam w tych czasach zwrócić się do Boga. Trzeba nie poszkodować. Trzeba go prosić o miłosierdzie. On jest Bogiem wszechpotężnym, On jest dobry. Dzisiejsza Ewangelia mówiła o tym, że był w stanie wskrzesić człowieka, którego ciało się rozkładało po 4 dniach, tam w tym klimacie. Ciepło, wręcz gorąco. A On ma moc pokonać nawet śmierć. On ma moc, ten dobry Bóg, pokonać także i koronawirusa. Tylko trzeba poprosić. Trzeba płakać. A o tym mi się wydaje, że zapominamy. Jestem Wam ogromnie wdzięczny, że przyszliście na to, że świętą, że się modlicie. Trzeba się dużo modlić, prosić Pana Boga. Święta siostra Faustyna daje nam wiele przykładów, kiedy to były te
niełatwe, trudne czasy. Opisuje kiedyś w swoim dzienniczku, że nadeszła burza, która ją nawiedziła, że ma dokonać straszliwego spustoszenia. Bierze do rąki koronkę i zaczyna ją odmawiać. Burza wstała. I ona widziała tego anioła, który miał dokonać spustoszenia, żeby nie mógł działać. Bo się zaczęła modlić, zaczęła błagać o miłosierdzie nad nami, nad Polakami. To jest dla nas wszystkich przykład. Trzeba Boga błagać, prosić o zmiłowanie. I zobaczycie, my damy radę. Z Bożą pomocą poradzimy sobie. Minie także ten czas. Niełatwy, trudny dla nas. Popatrzcie na historię naszego ukochanego kraju. Ileż razy my Polacy musieliśmy stawiać czoło tym trudnym, niełatwym, wręcz tragicznym, bolesnym momentom naszego życia. Daliśmy radę. Ale uczy nas historia, że właśnie wtedy Polak w sposób szczególny wołał do niego o pomoc. Tak było. Tak było w czasie wojny. Ludzie przychodzili do kościołów. Tak było wtedy, kiedy zalewała nas armia bolszewicka w 1920 roku. Naród, widząc, co się dzieje, wiecie, wtedy przyszedł porozum do głowy i widzi, mimo że mamy tak wspaniałych żołnierzy, oddanych, mimo że całe społeczeństwo się zmobilizowało, ta armia napiera, podeszli pod Warszawę. I co? I rozpoczęło się jedno wielkie wołanie Polaków do Niego o pomoc. I pomoc nadeszła. I my na pamiątkę tego wydarzenia mówimy, cud nad Wisłą. Dokonał się cud. Dlatego was, kochani, bardzo proszę, bo o tym zapominamy. I kolejna rzecz, już tak na koniec, z mądrości świętego Augustyna. On mówił tak, wiesz, żeby ta twoja modlitwa do nieba szybciej dotarła, żeby niczym poleciała, to ty musisz do niej przypiąć dwa skrzydła. Jednym skrzydłem to jest post, a drugim ja położę. Mówi, ta twoja modlitwa będzie milsza Panu Bogu. A mówię wam, kochani, o tym, bo słyszałem, jak się wypowiadało gdzieś tam w radio małżeństwo i pytają się, no i co państwo robią w tych czasach? A mówię, tak, siedzimy w domu, jemy, tyjemy i się kłócimy. A jest to czas, kiedy można by było skromniej żyć, pościć i Panu Bogu to ofiarować. Jeśli chodzi o almużnę, są różnego rodzaju sposoby, także nasza Caritas, wystarczy wysłać SMS, żeby komuś pomóc, kto się znalazł w trudnej sytuacji. Dlatego, kochani, was o to proszę, o modlitwę wspartą postem i jałmużną. I zobaczycie, że ten czas, taki trudny, ciężki, on minie. Wrócimy do normalnego życia z Bożą pomocą. Amen.